Kolejne zmagania wyścigowych górali już przed nami. Dlatego witamy na kolejnej w tym sezonie relacji z zawodów górskich samochodowych Mistrzostw Polski. Tym razem przenosimy się do Limanowej, gdzie rozegrane zostały 5. i 6. runda GSMP. Weekend 22 do 24 czerwca owocował w emocje sportowe wśród zawodników, jak i kibiców, którzy tłumnie przybyli na małopolskie rundy wyścigów górskich. Powinienem zacząć chyba od rekordu. Kolejnego już w tym sezonie. Tak, padł po raz drugi w tym sezonie rekord zgłoszeń do zawodu. 20 czerwca w opublikowanej liście zgłoszeń 4. wyścigu górskiego Przełęcz pod Ostrą zobaczyliśmy 117 zawodników. Jedni cieszyli się, inni martwili po tym, co zobaczyliśmy 2 tygodnie wcześniej w Jachodnej. Niestety zmartwienia okazały się prawdziwe i zawody w Limanowej zostały przez wielu porównane do Jachodnej, gdzie zawodnicy podczas 2 dni rywalizacji zaliczyli tylko 6 podjazdów z 8, jakie były zaplanowane. Nie mieliśmy podjazdu zapoznawczego, 2 treningowe, 1 wyścigowy, czyli tak naprawdę dziś odbyły się 3 podjazdy, kiedy w takiej rundzie Mistrzostw Polski powinno być 5. Przyjeżdżamy tutaj sobie pojeździć przede wszystkim, a coraz mniej jeździmy. Problem z organizacją przy tak licznej stawce był głównym tematem rozmów zawodników w serwisach. Szczerze jestem za, no bo wydajemy masę kasy na samochody szybkie, na treningi, na ludzi, którzy nam to obsługują. I przyjechaliśmy tutaj dla kibiców, dla siebie, dla was, ścigać się i robić show. A nie da się pojechać tylko 2 podjazdów i zakończyć zawody. Płacimy wpisowe, więc uważam, powinniśmy mieć dane nam szanse normalnych zawodów. Miejmy jednak nadzieję, że organizator odrobi lekcje i wyciągnie wnioski po tegorocznych zawodach i w przyszłym roku zobaczymy wzorowo przygotowane i przeprowadzone zawody. Ale wróćmy jednak do rywalizacji, jaka rozgrywała się na najdłuższej trasie wyścigu górskiego w Polsce. Trasa o długości ponad 6 km została jak co roku perfekcyjnie przygotowana, o czym wspominał chyba każdy, kto pojawił się w Limanowej na odcinku ze Starej Wsi do Przełęczy pod Ostrą. Ja w ogóle uważam, że trasa w Limanowej jest jedną z najlepszych w całym cyklu. Nie mamy trasy żadnej, która posiada tralki, tyle barierek i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, bo ona na dole jest taka stricte rajdowa, jest bardzo techniczna, jest szybka, jest naprawdę super. Podczas zawodów 5. i 6. rundy po raz kolejny zawodnicy mogli zmierzyć się ze słowackimi zawodnikami, którzy po raz pierwszy w Limanowej rozgrywali swoje rundy Mistrzostw Słowacji. Minione zawody to również runda FIAC z Hill Climb Trophy, w której nasi krajowi zawodnicy punktują już od kilku lat, a Grzegorz Duda rozpoczął w sezonie 2011 regularne starty w tym cyklu. Duda pojawił się również i w Limanowej, aby powalczyć w grupie A. Pozwól do GSMP, w moim wykonaniu nie najbardziej udany. Jeszcze raz. Tak naprawdę eliminacja Cezu. No i walczymy. No, nie jestem z siebie zadowolony. Siano w głowie, jakieś dziwne akcje. Jadę kilka sekund za wolno do swoich możliwości auta. Spróbuję to teraz wyeliminować, nie wiem, czy się uda, ale postaram się. Zdecydowanie plusem, jaki trzeba zapisać na konto organizatora, jest ilość kibiców, jaką udało się przyciągnąć na zawody. A to za sprawą listy zgłoszeń oraz samochodów, jakie na niej się znalazły. Pogoda również sprzyjała piknikowej atmosferze wyścigowego święta. Rywalizacja między najszybszymi zawodnikami rozpoczęła się już od soboty i pierwszego podjazdu. Pretendentów do zdobycia pierwszych 3 miejsc w generalce było kilku. Pierwszym z nich okazał się Tomek Mikołajczyk, który podczas pierwszego podjazdu wyścigowego i w zasadzie jedynego podczas sobotnich zawodów ustanowił rekord trasy na poziomie 2 minut 27 sekund i 573 tysięcznych. Teraz się ociepliło, myślę, że czasów nie będzie takiego progresu czasów. No, to też jest dobry dzień do bicia rekordu. Niestety ze względu na zbyt późną godzinę drugi podjazd wyścigowy został przesunięty na niedzielny poranek, w którym Mikołajczyk przegrał o 2 sekundy z Tomkiem Nagórskim, który ustanowił nowy rekord trasy w Limanowej 2 minuty 26 sekund i 870 tysięcy. Druga runda to tylko jeden podjazd wyścigowy i niestety dla Mikołajczyka wypadnięcie z trasy przez wybuch chłodnicy. Niekwestionowanym liderem od GSMP Jachodna jest w górach Tomek Nagórski, który swoją jazdą bardzo niepozorną robi niesamowite czasy, które przekładają się na wygrane. Podczas Limanowej Nagórski 2 razy stawał na najwyższym stopniu podium, dopisując na swoje konto 40 punktów w generalce sezonu 2012. Jechałem co prawda tutaj rok temu, natomiast cały czas próbuję się lepiej zapoznać z trasą. Jestem zadowolony z wyniku. Szkoda tylko, że tak to się czasowo potoczyło, że nie było drugiego podjazdu, bo
miałem pewną koncepcję na to, żeby ten czas był jeszcze lepszy. W Limanowej do dobrej formy wrócił Mariusz Tec, który podczas obu rund zdobył trzecie miejsce na podium. Dobra jazda daje jeszcze mistrzowi Polski 2011 szansę na obronę tytułu w tym sezonie. Jak widać, na trasie o długości ponad 6 km Tec nie odpuszczał ani na centymetr i rywalizował ze swoimi kolegami z Open Plus 2000. Ja mam troszkę utrudnioną sytuację. Mam bardzo mało punktów, jestem na dopiero chyba 6-7 miejscu w klasyfikacji generalnej, więc nie ukrywam, że interesują mnie tylko te 20 za pierwsze miejsce. W sobotę, a w zasadzie w niedzielny poranek, Andrzej Szepieniec był czwarty, a podczas jedynego podjazdu wyścigowego 6 rundy wskoczył na 2 miejsce podium. Andrzej bardzo regularnie jeździ w tym sezonie i zajmuje podczas każdego weekendu 2. i 4 miejsce. Tym razem, jak sam mówił, było szybko. Przydałoby się jednak zwycięstwo, by otworzył żagle i spróbował powalczyć z Mikołajczykiem i Nagórskim. Mam sentyment do Limanowej, ponieważ tutaj pierwszy raz startowałem, mnie tu się bardzo podoba. Trasa jest szybka, realnie patrząc na sprawy. Coś tam pozmienialiśmy w samochodzie przez noc. Noc była szczególnie długa, nie dla mnie, a dla chłopaków, którym serdecznie dziękuję za ogarnięcie tematu. Ale wydaje się, że jeśli chodzi o wczorajszy wyścig, to utrzymać to miejsce byłoby sukcesem. No i zabawa jest bardzo fajna, zobaczymy. Ja postaram się pojechać najszybciej, jak potrafię. Marcin Bełtowski na swoim terenie miał być w tym sezonie bardzo groźny, co zapowiadał już podczas jachodnej. Ulubiona trasa i bliskość domu oraz kibice z Krakowa miały zapewnić wysokie miejsce. Ostatecznie Marcin zajął podczas 5. jak i 6. rundy GSMP w Limanowej 5. miejsca, z których nie był do końca zadowolony. No, jeździło się dobrze, z opóźnieniami, ale fajnie. No, ja bardzo lubię tą trasę, świetnie mi się tutaj jeździ i... 2 razy 5. miejsce i myślę, że to jest wszystko, co mogłem wywalczyć w ten weekend. Obiecuję poprawę w Sopocie. Olek Michałowski, który boryka się z problemami swojej różowej pantery od jachodnej w Limanowej podczas 5. rundy, jakby był w cieniu czołówki. 7. miejsce nie nastrajało pozytywnie. Dopiero podczas niedzielnej 6. rundy Michałowski docisnął gaz i znalazł się tuż za podium na 4. pozycji w generalce. Wczoraj 7, dzisiaj 4. Jest, no wiadomo, że chciałbym być wyżej niż 4, ale tak, ja mierzmy siły na zamiary. Ja samochód miałem po 2 wybuchach, jest schamowany tak bardzo delikatnie. Wiedziałem, że tutaj się nie nawiąże czasami do najszybszych, bo jest tak zrobione, żeby nie wybuchło. Chciałbym się otworzyć w Sopocie i w Benowce, zdecydowanie czekam na te eliminacje i co. No a tutaj się ciawiłem najgorsze miejsce, tuż za podium, ale z drugiej strony jakieś tam punkty padają. W sumie w sezonie 1., 2., 4., 7, no coś tam z tego pewnie się uzbiera. No. Nieobecny podczas jachodnej Michał Sowa miał czas na przygotowanie swojego auta do rywalizacji w Open Plus 2000. Czas nie został zmarnowany i lubelski zawodnik w sobotę zapunktował na 8. miejscu, a w niedzielę przesunął się na 7. miejsce w generalce zawodu, czego był bardzo zadowolony. Tak, troszeczkęśmy spędzili więcej czasu przy aucie, bo trzeba było dograć parę spraw. I oby wszystko zadziałało. Mnóstwo konkurencji. Koledzy ze Słowacji przyjechali super furami. Chciałbym tak powiedzieć po zawodach, że to fajna trasa limanowa. Chciałbym się odnaleźć na tej trasie.